Zapraszam na najnowsze wydanie Studia Grupy Orlen. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry, witam serdecznie. Oto najważniejsze tematy dzisiejszego programu. EKG w normie, czyli badanie nastrojów w Europie. Orlen, wyścig narodów, po raz pierwszy w Polsce. 60 lat historii zakładu produkcyjnego w Płocku. Na początek Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Przez 3 dni w ubiegłym tygodniu 12,5 tysiąca osób brało udział w największym wydarzeniu w tej części naszego kontynentu w dyskusjach i debatach poświęconych przyszłości Europy. Politycy, naukowcy, biznesmeni, samorządowcy, twórcy startupów i przedstawiciele największych korporacji wzięli udział w 11. Europejskim Kongresie Gospodarczym. Jak szeroki jest zakres tematyczny poruszanych tematów, świadczą o tym liczne dyskusje, w których merytoryczny udział brali nasi reprezentanci. Jeden z paneli zorganizował PKN Orlen, a dotyczył on przyszłości sektora paliwowo-energetycznego i nie zabrakło w nim wątków dotyczących paliwa wodorowego. Uważam, że wodór ma przyszłość. Nie wiem w jakiej postaci, trudno mi jest powiedzieć, ale wiem, że trwają prace nad bezpośrednim wtryskiem wodoru, czyli spalaniem wodoru w obecnych silnikach. I gdybyśmy doczekali takich czasów, to można naprawdę bardzo szybko, nie w perspektywie tam 20-30 lat, przejść na paliwo wodorowe. Jednym z tematów wciąż interesujących nie tylko ekspertów jest fuzja Orlenu z Lotosem. Nie dziwi więc, że i ta kwestia budziła zainteresowanie w Katowicach podczas rozmów o sektorze naftowo-chemicznym z udziałem Zbigniewa Leszczyńskiego. Po połączeniu Orlenu z Lotosem polski rynek zachowa pełną konkurencyjność. Przypomnę, że ceny hurtowe kształtowane są na podstawie parytetu importowego oraz notowaniu ropy oraz kursu dolara. Jeżeli chodzi o rynek detaliczny, to również będzie zachowana pełna konkurencyjność dla klientów. Nie będzie to miało większego znaczenia, wręcz przeciwnie, liczę na to, że oferta będzie jeszcze bardziej dopasowana do ich potrzeb i liczę na to, że klienci będą wybierać stacje paliw PKN Orlen. W programie Europejskiego Kongresu Gospodarczego była też dyskusja na temat koncepcji handlu 4.0. Orlen podzielił się swoimi doświadczeniami z działalności detalicznej. Idea handlu 4.0 odzwierciedlona jest w naszym asortymencie oraz w sposobie obsługi klienta. Z jednej strony jest to szybkość, a z drugiej strony wsparcie rozwiązaniami nowoczesnymi, jak na przykład możliwość płatności przy dystrybutorze za paliwo, a niedługo także za wszelkie inne towary, które mamy w sklepie. Kolejnym aspektem jest dopasowanie oferty do poszczególnych klientów dzięki programowi lojalnościowemu, który jest zarówno w formie elektronicznej, w formie aplikacji, jak i w formie karty. Zgromadzenie tysięcy gości w jednym miejscu służy też wymianie poglądów i doświadczeń. Skorzystali z tego pracodawcy, którzy rozmawiali o edukacji na rynku pracy. Temat dzisiejszej dyskusji wzbudził duże zainteresowanie zarówno słuchaczy, jak i reszty panelistów. Okazuje się, że niezwykle cenna jest wymiana doświadczeń innych pracodawców w Polsce. Wszyscy borykamy się z tymi samymi problemami. Podczas tej dyskusji byliśmy zgodni, że edukacja musi iść w parze z biznesem, że edukacja musi być dostosowana do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, ponieważ potrzebujemy ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami, z odpowiednimi kompetencjami, z odpowiednimi umiejętnościami. Wśród panelistów w Katowicach wystąpili także Adam Czyżewski, Iwona Waksmuńska-Olejniczak, Patrycja Panasiuk, Agata Górnicka oraz Jarosław Dybowski. Obszerny materiał podsumowujący naszą obecność na Europejskim Kongresie Gospodarczym opublikujemy w majowym numerze miesięcznika GO. Teraz coś dla fanów kolarstwa. Kiedyś być może staną się kolarzami elity i będą wygrywać wielkie tury. Wcześniej jednak zbierają doświadczenie w cyklu UCI Puchar Narodów. W tym roku po raz pierwszy w historii jedna z rund odbędzie się w Polsce. To właśnie w Orlen Wyścigu Narodów w Bukowinie Tatrzańskiej zobaczymy rywalizację najlepszych młodych kolarzy świata. Pierwsze dni czerwca będą należały do młodych kolarzy, a ponieważ jazda na rowerze w amatorskim wydaniu to jeden z najtańszych i najpopularniejszych sportów, to Orlen daje mu swoje wsparcie. My również jako Orlen analizujemy, bardzo mocno inwestujemy w polski sport, ale też analizujemy, inwestujemy w ten sport, który generalnie preferują Polacy, a kolarstwo jest takim sportem. Zresztą w kolarstwie mamy bardzo dużo znanych osób, które rozpromowały nasz kraj i również my jako Orlen
szukamy jak gdyby naszych właśnie takich ambasadorów, którzy nie tylko będą budować markę, ale będą budować też wizerunek naszego kraju. Orlen Wyścig Narodów to powrót do reprezentacyjnego kolarstwa szosowego. Kibicowanie swojej drużynie i to właśnie chcemy wprowadzić również tutaj, że gdzieś tam uciekła z kolarstwa nam ta drużyna, bo jak piłkarze mają, czy siatkarze, czy gry zespołowe mają drużyny, to gdzieś to uciekło. Więc zależy mi na tym, żeby wprowadzić to, żeby przygotować właśnie te federacje. Cieszę się, że jest taki duży odzew, bo prawie 20 federacji zgłosiło się do tego, że chce wystartować, że podoba się idea i będą startowali, będą brały udział w tym wyścigu. I brakuje właśnie takich wyścigów, gdzie byłaby ta identyfikacja narodowa. I to jest taki pierwszy krok, taki powrót trochę do tradycji, ale z drugiej strony też inwestowanie w młodych kolarzy, którzy mogą się z orzełkiem na piersi ścigać i bardzo się cieszę, że ta inicjatywa powstała i mam nadzieję, że na trwałe wejdzie do kalendarza. Przy okazji Orlen Wyścigu Narodów ogłosiliśmy powiększenie grupy sportowej Orlen. Dołączyli do niej kolarze torowi Maciej Bielecki, Urszula Łoś, Krzysztof Maksel, Wojciech Pszczolarski, Patryk Rajkowski, Mateusz Rudek i Rafał Sarnecki. Ich celem są letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 2020 roku, a Orlen będzie wspierał zawodników w tych przygotowaniach. W młodych ludzi koniecznie trzeba inwestować, ponieważ my nie możemy się skupić tylko na tym, tylko my musimy się skupić nad ciągłością. My nie możemy tylko o tym się zastanawiać w momencie, kiedy są igrzyska, a jest jakaś impreza, a może by się przydał jakiś system szkoleń. Więc trzeba inwestować w tych młodych ludzi, trzeba im zapewnić taki spokój, by mogli się tylko i wyłącznie skupić nad osiąganiem swoich wyników. Cieszymy się bardzo, że to właśnie my, kolarze torowi, znaleźliśmy się w tej grupie, gdzie no Orlen jest bardzo dużą firmą i możemy liczyć naprawdę na wsparcie w przygotowaniach do kolejnych startów, do Igrzysk Olimpijskich. Zanim jednak zmagania olimpijskie, zapraszamy na Orlen Wyścig Narodów 1 i 2 czerwca. Reprezentacje blisko 20 krajów, w tym Polski, złożone z kolarzy do lat 23, zmierzą się na dwóch etapach, czasówce i wyścigu ze startu wspólnego wokół Bukowiny Tatrzańskiej. W tym roku obchodzimy 60-lecie zakładu produkcyjnego w Płocku. Z tej okazji Stowarzyszenie Płockich Naftowców i Płocka Filia Politechniki Warszawskiej zorganizowały okolicznościowe seminarium. Można było też zobaczyć wystawę zdjęć pokazujących 6 dekad perły polskiego przemysłu chemicznego. Coroczne seminarium zorganizowane przez Stowarzyszenie Płockich Naftowców i Instytut Chemii, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku w tym roku zainteresowało słuchaczy tematem 60 lat fascynacji petrochemią na Mazowszu. Marzenia się spełniają. W seminarium udział wzięli członkowie stowarzyszenia, kadra kierownicza Orlenu, a także pracownicy i studenci Politechniki. Ja jestem z wykształcenia inżynier chemik. Mnie chemia pociągała od zawsze. A przez to, że akurat pracuję w tym zawodzie i miałem szansę sprawdzić się, to jest coś takiego fascynującego i niepowtarzalnego. To sprawdzenie się i tak jak to w tym tytule tego seminarium, marzenia się spełniają, to myślę, że trochę to jest taka trochę inspirowana również tą sytuacją, bo przyznam, że sam ten tytuł wymyśliłem, a też na podstawie własnego doświadczenia i własnej pracy, którą tu wykonywałem. Seminarium towarzyszyła wystawa zdjęć płockiego fotografa Jana Waćkowskiego zatytułowana Płockie fascynacje rafineryjne i petrochemiczne oczami fotoreportera. Ja byłem pracownikiem Orlenu, konkretnie większości czasu olefiny. Zdjęcia wykonywałem po godzinach pracy i no, sprawiały mi przyjemność bardziej tematy takie cztery pory roku. 60-lecie zakładu produkcyjnego w Płocku będzie też wątkiem towarzyszącym tegorocznym obchodom Dni Chemika. Na koniec zaproszenie dla wszystkich pracowników grupy Orlen, którzy znów mogą poczuć smak sportowej rywalizacji i radość z udziału w bardzo fajnej sportowej imprezie. To Orlen Olimpiada, która już 8 czerwca. Grasz w piłkę, a może biegasz? Weź udział w Orlen Olimpiadzie. Wejdź na stronę olimpiada.orlen.pl i zarejestruj się do udziału. Wszyscy uczestnicy zawodów sportowych otrzymają pakiety startowe i będą mogli spotkać się ze znanymi sportowcami. Oktawią Nowacką, medalistką z Rio de Janeiro, czy Czesławem Langiem, legendą polskiego kolarstwa. Przypominamy, że Orlen Olimpiada to zawody, w których można próbować swoich sił w 11 dyscyplinach sportowych, takich jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka, bieg, wyścig kolarski, karting, tenis stołowy, szachy, nordic walking, e-sport czy laser run. Regulaminy poszczególnych rozgrywek również na stronie olimpiada.orlen.pl.
Serdecznie zapraszam wszystkich pracowników Grupy Orlen na Orlen Olimpiadę, która odbędzie się w Płocku 8 czerwca. To studio Grupy Orlen dobiegło już końca, a kolejny odcinek naszego programu już za tydzień. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.